Państwu, szanowni goście, po tylu pięknych słowach, które zostały powiedziane, naprawdę nie możesz co dodać. Ja przede wszystkim chciałem podkreślić, że cieszę się bardzo, że w tak krótkim okresie czasu udało się zrealizować tak ważne przedsięwzięcie dla naszego regionu. Jestem pewny, że dla wszystkich pracowników zakładu danego, no przez Panu Dyrektorem Naczelnym, naprawdę widać było tę determinację w działaniu, widać było tą chęć rozwijania naszego zakładu karnego. Widać przede wszystkim po efektach, jak wiele pracy, jak wiele osób, instytucji włożyło w to, żeby ten zakład się rozwijał i istniał. Niestety nie mogę tak jak starosta pochwalić się już drugiego zakładu karnego, już do gminy pana starosty. Natomiast my, chociaż w takiej małej części na razie, ale współpracujemy z zakładem karnym w zakresie więźniów, którzy pracują na zakładzie. Muszę powiedzieć, że są najlepsi pracownicy w miejscu, jak moglibyśmy powiedzieć, bo zawsze wszystko robią tak jak trzeba, dokładnie, nigdy, że tak powiem, przy ostatnim miesiącu nie zdarzało nam się narzekać. Także mam nadzieję, że też jako miasto będziemy szerzej korzystać z tego typu rozwiązań. Gratuluję Panie Dyrektorze przede wszystkim tutaj tej pięknej hali. Miejmy nadzieję, że powstaną kolejne hale, zakład, ale dziękuję za to.